Powinniśmy się zastanowić, ile na świecie istnieje zwierząt nieznanych człowiekowi, ile terenów pozostaje do dziś niezbadanych i co tak naprawdę mogą skrywać. Na te pytania jeszcze pewnie przez długi czas nie będziemy znali odpowiedzi. Możemy natomiast poznać stworzenia, które po dziś dzień rozpalają wyobraźnię niejednego poszukiwacza niecodziennych wrażeń. Zapraszam do oglądania. Historie o Migoi, zwanym także Yeti, są częścią miejscowej kultury i folkloru, z której się wywodzi. Bohater wielu filmów i bajek zostaje wciąż nieuchwytny. Zapytacie dlaczego? Może dlatego, że nie istnieje. Może i tak jest, choć wiele wskazuje na to, że w każdej tajemniczej historii tkwi ziarenko prawdy. Przedstawiciel niezidentyfikowanego gatunku jakoby występuje na odludnych, wysokogórskich rejonach Himalajów i Syberii. Wskazywać na to mogłyby relacje ludzi, którzy rzekomo mieli styczność z człowiekiem śniegu. Zoologowie po raz pierwszy dowiedzieli się o przypuszczalnym występowaniu takiego stworzenia w 1832 roku. Jest opisywane jako ponad dwumetrowa postać, której całe ciało pokrywa gęste futro. Wielu himalaistów, w tym jeden polski, twierdzili, że na zboczach najwyższych szczytów świata udało się im odkryć ślady stóp Yeti. Naukowcy spekulują, że nie można wykluczyć istnienia dużej dwunożnej istoty. Ślady wprawdzie mogły należeć do niedźwiedzi, które pod wpływem promieni słonecznych topniały i sprawiały wrażenie większych. Niektórzy kryptolodzy uważają natomiast, że kandydatem na Yeti może być gigantopitek. Prehistoryczna małpa wymarła przed 300 tysiącami lat, która mogła osiągać do 3 metrów wzrostu. W roku 2007 u stóp Everestu swoich sił próbowała ekipa amerykańskich filmowców. Zafascynowana tematem uzbroiła się w kamery pracujące w podczerwieni. Niestety na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza prócz śladów stóp nie znalazła nic innego. Jak jest naprawdę i czy faktycznie gdzieś się skrywa bądź skrywają stada, możemy nieprędko się dowiedzieć. Legenda Yeti powoli przechodzi do historii i ucicha. Mieszkańcy wiosek coraz rzadziej spacerują po himalajskich terenach. Kiedyś nie było w wioskach prądu i ludzie częściej chodzili w góry zbierać chrust, tym samym było więcej okazji, by spotkać legendarne zwierzę. Niektórzy są przekonani, że to bajka dla dzieci, inni zarzekają się, że widzieli na własne oczy i twierdzą, że wilkołaki istnieją, tylko sprawy są wyciszane. Przypadki wilkołactwa, znane bardziej jako zamienianie się człowieka w dzikie zwierzę, istniało w ludzkich wierzeniach już w starożytności. Rzymski poeta Wergiliusz w jednym ze swoich utworów opisał przemianę człowieka w wilkołaka. Z naukowego punktu widzenia przemiana człowieka w zwierzę jest zwyczajnie niemożliwa. Kiedyś wierzono natomiast, że odbywało się to za sprawą ugryzienia innego wilkołaka. Po świecie krąży wiele historii rzekomych spotkań. Przykładowo w listopadzie 2006 roku polujący na jelenie Steve Kruger zobaczył wieczorem niezwykłe stworzenie. Miało wilczy łeb, około 2 metry wzrostu, było porośnięte futrem i lekko pochylone poruszało się na dwóch nogach. Zdarzały się również przypadki likantropii, czyli urojonego wilkołactwa. Osoba, która cierpiała na tą chorobę, wmawiała sobie, że jest wilkołakiem do tego stopnia, że szarpała surowe mięso, wyła do księżyca, a nawet atakowała innych ludzi. W samej Francji odbyło się aż 30 tysięcy procesów domniemanych wilkołaków. Zdarzały się też otrucia halucynogenne, przez co ofiara wyobrażała sobie, że jest wilkołakiem i musi polować. Najciekawszym jednak był jak dla mnie przypadek chłopca rodem z fikcyjnej bajki o Tarzanie, który został porzucony w lesie i przygarnięty przez wilki. Po odnalezieniu zachowywał się jak one i nie rozumiał żadnego języka. Syrena. Nigdy nie mów nigdy, gdy mamy dokładniejsze mapy Marsa niż dna oceanów. Aktualnie zbadaliśmy mniej niż 5% obszarów wód świata, co oznacza, że ponad 95% pozostaje nadal niezbadana. Temat zgłębiało wielu ekspertów, którzy stwierdzili, że hybrydy ludzko-rybne żyją na Ziemi. Wodne istoty mogą być wynikiem eksperymentów polegających na wszczepieniu skrzeli ludziom. Wyniki badań donoszą o sukcesach tych doświadczeń. Pierwszym ochotnikiem został młody rosyjski wojak. Operacja się udała i mężczyzna oddychał na lądzie jak i w wodzie. Jednak car Mikołaj II odmówił kontynuowania dalszych prac, twierdząc: to się udało, ale wbrew woli Boga, a wszystko, co jest mu przeciwne, jest niebezpieczne.
Istnieje również wiele relacji naocznych świadków, którzy twierdzą, że widzieli syreny. Obserwacji tajemniczych wodnych ludzi dokonali m.in. kaspijscy nawciarze, których szelfy były daleko na morzu. Mola i estakady biegły nawet 50 km w głąb wody. Podmorskie istoty doczekały się nawet swej nazwy. Nieznane, tajemnicze, wodne humanoidy. Jedną z ciekawszych istot jest legendarne zwierzę, którego historia zaczęła się mniej więcej w roku 1987. Wtedy to lokalne gazety doniosły o śmierci wielu zwierząt, takich jak ptaki, konie, świnie czy kozy. Tak rozpoczęła się legenda Chupacabry. Duże i ciężkie, wielkości małego niedźwiedzia, wyposażone w szereg kolców na grzbiecie. Tak opisywali ją świadkowie. Było o niej głośno również u nas w kraju, gdzie mężczyzna zeznał, że jakiś potwór wyssał krew z jego 80 świń. Każde z zabitych zwierząt zostało pozbawione krwi przez szereg nacięć na ciele, tak samo jak w innych przypadkach opisywanych ataków. Były przypuszczenia, że mogła to być sprawa sekty. Policji do dziś nie udało się wyjaśnić sprawy. Wiele osób twierdzi, iż Chupacabra może rzeczywiście istnieć. Większość naukowców uważa ją jednak za legendarne stworzenie. Być może za część doniesień o spotkaniach z Chupacabrą odpowiadają obserwacje zdeformowanych lub chorych zwierząt, m.in. kojotów chorych na świerzb, przez który tracą skórę i przypominają stwory opisywane przez ludzi. Inni uznają, iż Chupacabra jest efektem eksperymentów genetycznych, np. zmodyfikowanym nietoperzem wampirem, któremu udało się uciec z laboratorium. Nie brakuje również teorii powiązanych z UFO. Pięciotysięczne miasto Point Pleasant w stanie Wirginii Zachodniej znane jest z dwóch rzeczy. Jednej z największych amerykańskich katastrof budowlanych lat 60. oraz historii o Mothmanie, zagadkowym stworzeniu, które pojawiało się w mieście i okolicach pobliskiej rzeki jesienią 1966 roku. Człowiek ćma, człowiek ptak, człowiek mól. Tak najczęściej nazywana była istota, którą widziała ponad setka osób. Z relacji świadków wynika, że miała ponad 2 metry wzrostu, błoniaste skrzydła, czarną skórę i ogromne świecące czerwone oczy. Przy każdej jej wizycie słychać było dziwne dźwięki przypominające pisk myszy. O spotkaniu opowiadały m.in. dwie pary, które były świadkiem jak wpełza do starej elektrowni. Od razu potem rzucili się do ucieczki. Pędząc samochodem ponad 140 km na godzinę zauważyli, że stworzenie jest tuż za nimi, co utwardziło ich w przekonaniu, że jest niezwykle szybkie. Zgubili je dopiero na granicy, a całą sytuację zgłosili szeryfowi. Przy owej elektrowni niedaleko mieścił się ptasi rezerwat. Ludzie uważali, że stwór mógł być wynikiem rządowych eksperymentów. Był też przypadek kobiety, która po spotkaniu stwora, nie mogąc wymazać widoku z pamięci, szukała pomocy u specjalistów. Pojawiały się coraz to nowsze relacje z człowiekiem ćmą. Te jego czerwone oczy były okropne. Nigdy się tak nie bałem jak w tamtej chwili, relacjonuje świadek. Opisywany przez dziecko jako ogromny anioł, przez inną znów kobietę jako ogromny motyl. O całej historii nakręcono film, a miejska legenda po dziś dzień stanowi zagadkę i przedmiot badań kryptozoologii i ufologii. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Jak myślicie, ile w tym jest prawdy? Czy może wszystko to bajka wymyślona głównie, by zwiększyć ruch turystyczny i wyciągnąć z ludzi jak najwięcej monet? Czekam na wasze opinie, subskrybujcie kanał, dzięki, pozdro, cześć!